Cześć! Siemano! Z tej strony Wyklęty, a ja Was zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w IFSTL. Kolejna, słuchajcie, aktualizacja, 3.4.0. Nawet Wam nie mogę powiedzieć, jak się cieszę. Ale to nie z powodu, słuchajcie, nawet samego może IFSTL-a, tylko brak połączenia z internetem. Tak, więc zaraz, słuchajcie, wszystko wyjaśnię, bo to jeszcze słuchacie bardzo ciekawe. Eee, tak ogólnie przy nagrywaniu mogę opowiadać. A co tam, tylko uważać, bo z tym moim opowiadaniem to jest tak, że wiecie, są problemy z tym, nie? Słuchajcie. Yy, nowa aktualizacja, słuchajcie, troszeczkę nowych nowości wyszło, aczkolwiek nie jest tego zbyt wiele. Momencik. W porządku, wybaczcie, wracam do Was. Nie jest z tego specjalnie yy, nie wiadomo ile, słuchajcie. Ale troszeczkę do pokazania jest. I tyle, ile będę mógł wam pokazać, ile pokażę. Oczywiście, gra dowolna, pokażę Wam od razu e, wszystkie różne nowości, jakie wprowadzili. E, wprowadzi, wprowadził nasz kochany i modelki. Pierwsza rzecz, która się rzuca, słuchajcie, w oko. labirynt na starcie. Mamy już piąty sektor gotowy. Aczkolwiek widać, że trzeba będzie z nim jeszcze sporo, troszeczkę trzeba będzie przy nim popracować. Sporo, sporo jest troszeczkę przy nim przy do nadrobienia. Eee, dalej, ogólnie, słuchajcie, jak patrzymy tutaj Ziemię, to chyba specjalnie Nic się, e, e, więcej nie zmieniło e, Ewentualnie mamy tak, już mamy styfozoę, która może kradnąć e, DNA Jeszcze jest ona niedopracowana, brakuje nam tutaj słuchacie ksanyfikacji, brakuje nam Oczywiście skid dla mamy za to jeszcze Strażnika, i Strażnika nie testowałem Słuchajcie, ten odcinek może być okrojony Od razu mówię, że wrzuciłem Słuchajcie, jeszcze atak na rdzeń Eee... To jest, póki co słuchajcie, tyle. No i ewentualnie, słuchajcie, jeszcze się pojawiła nowa zakładka, mamy ewentualnie drużyny, nie? William na starcie, ewentualna przyszłość. Nie? Drużyna Ljoko na starcie, bla 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 bla. Jak widzicie, nie jest tego specjalnie wiele, ale coś jest. Ja co to od razu wrzucę, losowe potwory. Eee... Na razie, słuchajcie, nie będę wiele wam tutaj. Nie chcę się z nimi, nie wiadomo jak, męczyć koty materializacyjne. Eee, dobra, na razie wam pokażę mniej więcej co i jak. Eee, to se może tak ogólnie wyłączam, ochotę trochę powpisywać komentarz. Dobra, słuchajcie, budzik jest u mnie ustawiony. Ee, a ja co słuchajcie? Zauważyliście pewnie tutaj brak połączenia z internetem. Internetu nie mam, dlaczego? E, bo właśnie słuchajcie, dlaczego zaczyna tak troszeczkę odcinków nie było? No raz, że się oczywiście. Opierdzielałem. Ile się tylko dało, opierdzielałem, słuchajcie, masakrycznie. Będę się od razu wam się powiem, że się przyznaję, bez bicia, naprawdę yy, troszeczkę można była jakaś taka, taka malutka nić, taka, taki pomysł, a może by jednak zacząć nagrywać, ale nie no, to lenistwo. Ta myśl, że mogę siedzieć pod drzewkiem, słońce praża, a ja w cieniu sobie siedzę. Popijam herbatkę czy tam co może jeszcze. Zajmuję się swoimi sprawami, naprawdę musiałem totalnie wypocząć od studiów, bo mnie to wymęczyło maksymalnie. No, no ale co słuchajcie, wracam. No w końcu to jeszcze byłem ślansła. Cię patrzyłem, siedzę obecnie w... Jak to się mówi, to się mówi na to męska taka fajna, słuchajcie, męska nora, piwnica, pełno kurzu tu, dymu, no dymu nie, dymu nie, całe sześć dymu nie, ale wiecie, ku, kurzu pełno, brudu pełno, łapy mam całe czarne, od cholera wie co, to jest mieszanina węgla, kurzu, brudu i jeszcze czegoś jeszcze, przy komputerze musiałem trochę wysprzątać, żeby te wentylatory całe, wiecie, żeby to go nie zasysało tego gówna, bo później wentylator jak dostanie, o. I miałeś i syna, żeby to się nigdy nie stało, żeby ten wentylator dostał, nie? No ale co, słuchajcie, przeniosłem się tutaj. Część z Was zapewne pamięta, jak to, słuchacie. I, ile to było, słuchacie, z tym zabawy, gdy się działo i co chwilę siostry moje wchodziły: brat, mama, nie, 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 nie. Teraz całe szczęście mam swój własny pecet, przeniosłem go tutaj na, na chwilę, na, na, na dół. Jak będę nagrywać, po prostu myślę, sobie tak raz na tydzień, ewentualnie dwa razy na tydzień będę schodził tutaj i nagrywał. Fajnie, jeszcze tak właśnie mamy tutaj teraz os to takie, mamy jeszcze tutaj okno ze stali takie fajne. Byliśmy niedawno z ojcem. E, dobra, to tu się tutaj zabierzmy do roboty. E, connect. Byliśmy, słuchajcie, ostatnio e, z ojcem u nie, ślusarzy u tych O! Spawaczy. U spawaczy takie okno mamy, słuchajcie, ramy ze stali, z metalu mamy takie fajne okno, bardzo ładnie wygłusza, jeszcze tak myślę tylko, żeby przy drzwiach, ewentualnie jakby sąsiedzi coś schodzili, bo to wiecie, to zawsze jak tak sąsiad schodzi, ktokolwiek, to mimo wszystko, ale czuję taką... On tu jest! On tu jeszcze jest. Długo tu tak będziesz siedział. No to po prostu człowiek wyrobić nie może. No. I tak myślę ewentualnie, żeby jeszcze za swój malutki hajsik tam, jeżeli będzie, może to jakoś e, troszeczkę uszczelnić te drzwi, żeby też tak e, e, ewentualnie albo coś mówił. Czasami, wiecie, potrafię mówić za głośno. Żeby troszeczkę tego. E, no wiecie. E, żeby słuchajcie troszeczkę tego. Co jest? Rdzeń jest atakowany, o właśnie, bo ustawiłem, słuchajcie sobie, rdzeń, zaraz, do, zaraz do, do rdzenia przejdziemy, troszeczkę czasu, spokojnie, małe to idzie na spokojnie się wyrobić, czasu to jest nawet, wam muszę powiedzieć, sporo, no, ale siedzę tutaj w męskiej noże, trochę to później jeszcze może obuduję coś, myślę, że sobie mikrofon, tak, myślę, że sobie hak wbiję w sufit, żeby, nie, żeby nie, właśnie tutaj się tak debilnie mi pisze, żebym nie miał tego kartoniku ustawionego, tylko żebym sobie miał e, taki, wiecie, aby miał taki mikrofon spuszczony, spuszony tak, właśnie z sufitu, ja go nic będę musiał ruszać, nie będzie mi w niczym przeszkadzał. Ja po prostu będę miał go sobie w sufit wbity. No ale tak, Ja jak powiem, się, nie wiem, wcześniej, czy nie pamiętam, że ona się tu wcześniej pojawiła. Pustynia, lodowiec, las, i tutaj piąta mamy właśnie Kartagina. Pojawiła nam się Kartagina, no ale najpierw może, właśnie tu muszę uważać, bo też podejrzewam, że jak ruszam tym mikrofonem, to później są takie uderzenia, w razie czego. Zaraz wracam. No dobra, chwilę, nie. już do Was wracam. Nie mam drobnego gościa, muszę na chwilę przerwać. Ogólnie, może od razu już słuchajcie, przejdziemy troszeczkę. Jak widzicie tutaj pierwsza rzecz, która się zmieniła, nie mamy już tutaj słuchajcie żadnych DNA, czy wiesz. Mamy teraz właśnie taką ciekawą scenę, mamy elitę. Pusząc tak słuchajcie troszeczkę od tyłu. Sprawa dosyć zaskakująca jest taka, że i modelki wykasował tą wcześniejszą możliwość dostania się do wspomnień, mniej więcej tych całych, całych retrospekcji. Z tego co czytałem, mniej więcej się zorientowałem, ma to być już tryb opowieści ma być, słuchacie, włączony koło grudnia przy następnej aktualizacji 3.5.0. Czy zaszczyci nas jakąś nową, słuchacie, nowinką? No zastanawiam się, słuchacie, właśnie, bo komenda sama sobie nie działa, nie można się dostać do tych całych wspomnień żeby chociaż sobie pozwiedzać, trzeba, trzeba to zmienić do 3.3.0 ale tak się zastanawiam, czy nie ma tu jakiejś kolejnej ukrytej komendy wypadałoby móc poszperać, no ale ja na razie się za to nie chcę zabierać, bo to będzie sporo szukania ja wam pokażę, słuchajcie, mniej więcej co tu się pozmieniało, ale najpierw najpierw to może ogarnijmy jak, jakiś start standardowo, słuchajcie ale jest tu aktualne skany? What the hell is that? A, ona jest. Ona jest, a czemu nie mam? Czemu się ona na nie włączyła? Aaa, nie rozumiem czemu mi się ona nie włączyła akurat od razu, no ale dobra, w każdym bądź razie my ją tutaj sobie mamy, ona sobie tutaj siedzi, to my od razu słuchajcie całą resztę wrzucimy, nie ma problemu, raz, dwa, szybko, o, o proszę słyszeliście, momencik, to nie chyba powinno. Były takie teraz. Są teraz takie odgłosy ewentualnie, że coś się tam jakby na, na dole, słuchajcie, dzieje. No proszę. Takie małe, drobne, ale jednak wpływa. Weźmy. Ustawmy koordynaty na Aelitę. Weźmy sobie... Każmy jej wyjść z wieży. No i co? Eee... Nie wszystko idzie. Okej. Okay. Poszli, wyłączmy tego cholernego linka, bo nam zawala. Over the Jak Niech to nam się tutaj wszystko e, tutaj zmaterializuje. Jedzie, proszę serdecznie. Dobra, przydzielmy wszystko, co do dla każdego trzeba. Weźmy tu sobie, kurę tylko kadikę. On może wyłączyć, bo póki co nam jest niepotrzebne. Właśnie, elewator. To sobie elewator, bo to też jest ciekawe. Momencik. Co jest ale to sobie, ale to za chwilę, słuchajcie, tylko za chwilę przejdziemy. O no tak, e, e, akcje jedź, overboard. Tu sobie ich po, e, poustawiamy. Akcję jedź our, e, wing. akcje jeć akcję mm, akcje jeć over, akcje jeć bike Dobra. Teraz jeszcze ewentualnie tylko za w wojownicy lioko od, w wojownicy lioko od. I teraz lokacje wreszcie gdzie możemy iść. Słuchajcie, kraniec sektora. Oni tu sobie... Oni sobie tutaj niech idą. My sobie o, otworzymy... Odpalimy kartaginę. Kartaginę. Eee, nie wiem czy tutaj są jakieś są też ukryte komendy. Póki co widzicie można wpisywać, nie działa. No, ale działa to jednak szczęście. Cała jedna komenda, Sypią, proszę serdecznie, piąty sektor, nam się odpala. Bez tego nie możemy w ogóle zobaczyć, mieć podglądu, słuchajcie, na kartaginę. Jeżeli chcemy przydostać się w Kartagina karthaga, nam to w ogóle nie zadziała, wywali nam błąd. To niestety jest trochę też smutne właśnie jak wam wcześniej mówiłem, kartagina jest niedopracowana jeszcze sporo będą musieli w niej zmienić zmienić, zmienić będzie trzeba na nią popracować bo niestety ale sprawa wygląda tak że Aelita jeszcze nie widzi, mi więcej co się dzieje w Kartaginie. Te tekstury tam są jeszcze nie pobudowane, to wszystko jest i jak próbowałem to włożyć, nawet jak była sama, gdziekolwiek, gdziekolwiek tam chodziłem, to po prostu mi się nic nie odpalało. O dobra, overwehicles.demater, tu wam się to już więcej nie przyda, więc my to sobie ogarnimy. Teraz tak, Karthage trans proszę serdecznie. Teraz aż transport sobie teraz idzie, wyciąga całą naszą. Ci zniknęli, i oni teraz zniknęli, słuchajcie, o, oni teraz zniknęli, ich tu nie ma. Teraz musimy sobie Faumapkowska-Kar. przyłączyć, i teraz właśnie nasza mapa przyłącza się na Kartaginę. O, i proszę, patrzcie, słuchajcie, tylko, o właśnie, patrzcie na to. Patrzcie, jakie to kurestwo jest wielkie bardzo ciężko się tu mi cze, cze, często połapać co gdzie jest w ogóle nawet jak tu widzicie próbuję jakiś dróg szukać co to, to, to jest jakiś to, 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 to widzisz solidnie ciężko mi na to jest po prostu wszystko spojrzeć jakoś e, ścieżki tu znajdować tych ścieżek prawie że nie a nie moment moment a może a nie, o je widać, tylko są właśnie, właśnie, jej je, je ciężko jest, słuchacie, to daje się zorientować. E, co i jak, no ale jak widzicie, mamy, słuchajcie, sektor piąty, mamy cztery tunele. W ogóle, nawet jak chcecie, to e, kart możemy sobie. Eee, Jeden tunel... Może tu tunnel, nie tunnels. Możemy tu sobie włączyć, wyłączyć, ale to słuchacie potem. Musimy iść ratować, więc... ratować właśnie, musimy najpierw zobaczyć jak tam się trzyma w ogóle ten. E, kar karee kropka... HEART, HEART, heart hearty, he. Nie pamiętam moment, chwila. Pomoc. Jak zwykle e, da, dajemy sobie CATHG core, kore, kore, kore kropka kore, jak tam nam się trzyma wszystko. No już troszeczkę mam, pierwsza tarcza się już uszkodziła pierwszego. Dobra, tutaj niestety próbowałem, może nawet mogę wam wam overweighi, mogę wam pokazać, ale wywala mi takie słuchacie anomalie. W chwili aktualnej nie jestem w stanie w środku spróbować zmaterializować jakichkolwiek, słuchajcie, środków transportu, wywalają mi takie bardzo dziwne błędy, nie mam pojęcia o co z tym chodzi. Eee, troszeczkę, chociaż nie no, tam, pamiętam, że w eee, samym serialu anime, czy coś w tym stylu, też to specjalnie nie było możliwe, dopiero, słuchajcie, na zewnątrz, jak na mostu pójdziemy, no ale dobra. Wojownicy Lyoko, a elita, wojownicy Lyoko, a elita, wojownicy Lyoko, a elita, i teraz tak, wchodzimy do, musimy wejść do labiryntu. Teraz, jak widzicie, pojawił nam się licznik. Mamy teraz taką fajną mapkę. Eee, mniejsze takie. O, o. Tu jest nasza główna postać trójkąt, To są potwory, które się przemieszczają. Musimy ich przeprowadzić najlepiej, tak żeby nie natknąć się na żadnego potwora. I żeby dostać się tutaj, proszę do oklucza. Mamy ponad 3 minuty, słuchajcie, to jest całkiem sporo. Tutaj, jak widzicie, mogę za pomocą tego e, sterować nimi. Jest to dosyć proste, tylko żeby szybko w tym labiryncie się słuchajcie odnaleźć. Dobra, tutaj wtedy w prawo przejdziemy. Żadnych potworów po drodze nie ma. Sobie pozwolę nawet przybliżyć tu troszeczkę, widzicie. No, a spokojnie dojdziemy, chociaż w momencie kiedy widzę jakiś y jakiś pełzacz próbuję, bo to głównie pełzacze są. Chociaż y manty, chyba raz trafił na manty, słuchajcie przypadkowo. Nie, 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 wracaj, 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 Alita, kurde, gdzie ty idziesz? Gdzie ty ledziesz W prawo, w prawo, w prawo, o. na no, spokojnie, słuchajcie. Widzicie, udało się wszystko znaleźć. Eee, to już nam jest w dużej słuchajcie, niepotrzebne, możemy wyjść. Eee, no i co? Jeśli jesteśmy tutaj, Jezu, jak to? Ja nawet nie widzę, ja tu widzę, jak oni byli w powietrzu, ale oni właśnie nie są w powietrzu. Tu chyba, no właśnie, to, to musi być słuchajcie, jeszcze dopracowane, no ale dobra. Ci dalej będą już iść za elitą, niech oni sobie idą za elitą. Bo tutaj nam zaraz starsza, pierwsza jeszcze padnie. A to jest oczywiście niedopuszczalne. Lokacje. I teraz widzicie, mamy tutaj trochę tych lokacji. Mamy przepaść, tunele, rdzeń i tak dalej. Arena to jest to miejsce, gdzie słuchacie wylądowaliśmy. Możemy pójść do wieży pierwszej. Nic sensownego aktualnie tak się chyba nie dzieje. Nawet Alita nie może wejść do tej wieży pierwszej. To jeszcze podejrzewam jest do zrobienia. Zresztą nawet tam widzicie, o tutaj widzicie, rdzeń. Jest rdzeń piąty. Sobie spróbuję to tak spróbuję tu jakoś mogę, tak mogę, już zapomniałem jak. O, moment, 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 namierzę was, namierzę, no, ale tam jest właśnie zwierzę, dobra. Lokację most. Przedliśmy się, słuchacie tutaj za nią, ewentualnie. Właśnie, nagle nam skąpują to jakie przez teleportacji jakieś teleportacje czy coś. Oni tutaj czekają na... Eee. Czemu że się nie poszli? Idiot, ewery idiot Ale dobra A tu słuchajcie, sobie wyszło. Mają wtedy też, te, te, słuchajcie, dostęp do konsoli. A coś spróbowało, prawda? Użyj interfejsu. Spróbujemy użyć tu interfejsu Dane z sektora piątego. Nie, pomoc mogę. Eee, czy mam jakieś. Nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Interfejs takiego połączenie zainicjonowane. No właśnie, nie mogę nic użyć. Ona używa interfejsu. Co to, póki co ten y, interfejs daje y, kody, materi aha, kody materializacyjne uzyskałem. A, 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 to jest ważne, właśnie, bo ostatnio coś tak miałem, słuchajcie, że jak poszedłem, teraz, dobra, most, lokację, most, lokację, most. Jak ostatnim razem, słuchajcie, poszedłem y, i zrealizowałem jedną osobę, to po prostu już jej nie mogłem z powrotem zmaterializować. Dobra, mamy kody materializacyjne, jak widzicie, oni sobie już idą do windy. Eee, no wam muszę powiedzieć, że to całkiem fajne, ale no fajna jest ta wina. W boki się, w boki jedzie, eee, bardzo interesująco. No, ale dobra. Tutaj teraz możemy warnąć sobie over the Tu już on bez problemu, powinno się wszystko zmaterializować. Eee, zaraz tam padnie pierwsza tarcza. Eee, no i okej, okay, teraz wyłączymy im ten cały cholerny most. Powyłączamy im ten cały cholerny most i teraz tak. Eee, teraz ty możesz sobie pokierować overboard, proszę. Nie, 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 nie. Nie w moment, bo ostatnio się na tym przyjechałem. Jedź over board. Jedź over board, proszę bardzo, wojownicy Lyoko. Nie, 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 akcje jedź over board, akcje jedź over wing, akcje jedź over bike. Ok, i teraz tylko tak, wojownicy Lyoko, elita, wojownicy Lyoko, elita, eee, akcje. Nie, i teraz lokacje. Teraz, słuchajcie, przechodzimy przepaść, tunele, biegun południowy. Teraz przechodzimy do bieguna południowego, oni teraz sobie muszą tutaj e, przejść solidnie. Żałuję, słuchajcie, jeszcze, że nie ma tego całego wizuala teraz, żeby móc zobaczyć ten cały, całą tą, 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 tą kartaginę. Bo z pewnością by to wyglądało, no na pewno by to wyglądało pięknie. Tu wszędzie takie tarcze z jedynek i zer, nie? Tam ewentualnie, właśnie przy tym biegunie południowej, ta cała, ta, ta, cała klapa, która cały czas na pieprza. Przy której cały czas trzeba uważać. Eee, co ciekawego ewentualnie jeszcze się e, ciekawego. E, co mogę wam jeszcze powiedzieć mniej więcej raz, że z, żeby teraz e, z TV się połączyć czy cokolwiek, najpierw musimy użyć web, web.tv, eee, Widać, że to co, coś jeszcze będzie złożyć pe pewną na później. W ogóle tutaj mogę kiwi, e, świat info. Aha, satelita... sieć satelitarna, sieć, 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 I to źle to przeczytałem, ale jak widzicie, jest coś takiego. E, mało tego, jak teraz wejdziemy do pomocy, to widać... Oho! Pierwsza tarcza poszła w piz. <grym> e, poszła witać, poszła z poselstwem do piekła ode mnie. A raczej od pana o nazwie Ksada. Ale dobra, jeszcze spokojnie, jeszcze chwilę mamy czasu, na spokojnie, na luziku. Pełen, słuchajcie, pe pe pełna samowolka. Nie samowolka, no wiecie, pełen luz. Yy, Zaraz, wam tu słuchajcie, wszystko pokazać. Jak widzi, nie wiem, czy tutaj yy, elewator, momencik, the Vehicles, yy, kurym, ja tu mam trochę za jasno. Nie wiem, czemu tak jasno mi się tu włączyło, bo. To, a, inny monitor, ja mam inny monitor zupełnie włączony, wy to widzicie. Ale tutaj macie takie komendy w ogóle, tak, bardzo widoczne i macie takie troszeczkę yy, bledsze, To są. Yy, to są te, te, te napisy, te kody, kody, które tutaj macie, które są troszeczkę bledsze, to są kody, które dopiero ujawną się w przyszłości. Ja wam teraz tego nie przeczytam, bo ja tego nie widzę. Ja mam za jasno ustawiony ekran, nie będę się teraz przy tym bawić, ale jak widzicie, e, spauzujecie sobie ewentualnie, czy sami ewentualnie zajrzycie do, do, do tego działu tej pomocy jak macie. E, Parę nowości będzie i już jest tutaj słuchajcie szykowany, e, przede wszystkim znowu są tu kody z myślą o cyfrowym morzu, z myślą, myślą o replikach, z tego co, nie wiem właśnie, teraz muszę sobie jeszcze raz przeczytać, dla pewności zajrzyjcie na kod lokohp.pl, tam, tam, tam sobie sprawdźcie, bo teraz mogę się mylić, ale chyba już w następnych częściach może się pojawić... Z, y, y, no, w ogóle tam już, te teraz po, e, powinna być, by, powinny być mocniejsze nacisk są Ale powinny się pojawić już cyfrowe, może, więc możliwe, że coś będzie. E, ale od razu wam mów, mówię, ja nie dam sobie uciąć za to choć, choć, choćby głupiego palca, więc radzę wam to, to, to sobie sprawdzić. No, ale dobra. E, wchodzimy tutaj, słuchajcie, trzeba sobie spo, tutaj wejść do środka rdzenia. Jesteśmy teraz, jakby piętrze rdzeń niżej, Od razu wysiedli, nie da się tu latać. Od razu i wojownicy Lioko Elita. Wojownicy Lioko Elita. Tu sobie ustawmy wojownicy Lioko Elita. I teraz akcje, nie, 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 Wojownicy Lioko. Mamy lokację, możemy wejść sobie do samego rdzenia, ale my tego nie zrobimy. My zrobimy sobie potwory i pełzacz. Niech od razu na idzie pełzacza bić. No i jak widzicie, on, ona sobie tutaj yy, przemile po pr prostu w górę, tylko no, no właśnie, tutaj na minimapie jeszcze tego nie widać, nie widzę złożonych widać schodów, nic takiego, po prostu widzę czystą pustkę. Jeszcze Kartagina jest do zrobienia, on zrobił i tak nawet lwiącze roboty. boty mi się wydaje właśnie, że trochę przy tej Kartaginie o wiele właśnie więcej musiał na pewno popracować, bo jak widzicie, Kartagina jest, no, jest większa, jest znacząco większa i miał troszeczkę na pewno chłopie więcej do roboty e, zwłaszcza że podejrzewam że nie tylko przy tym właśnie nie tylko przy tym siedział, siedział też przy modelach również i modelki siedział na pewno jestem pewny tego że troszeczkę siedział przy e, ogólnie e, przy tym trybie opowieści więc no, trochę tego było jeszcze ewentualnie co wam mogę powiedzieć jeszcze ewentualnie patrząc na inne zmiany FDR słuchajcie niestety mm, Diary... F Włączyła się lila walka, to może to, sam to włączę. E, dobra, raz, dwa, rzut słuchajcie, walniemy, wykończymy ich na bardzo szybkim tempie, żeby nie mieli zbyt wiele czasu. Laserowa strzała, poszło, nie ma. No i teraz sytuacja na nam się zmienia, nie ma tu, słuchajcie, żadnego potwora, weźmy sobie lokację, wyjdźmy sobie na samą górę do rodzenia. Do rdzenia sobie słuchajcie jeszcze przejdźmy, póki co żadne potwory nam się tutaj nie pojawiają, rdzeń, rdzeń zaczyna się regenerować, pojawia się słuchajcie coś takiego, proszę serdecznie, rdzeń nam, e, regenerują się wszystkie tarcze, tu po prawej możecie nawet zobaczyć, że akurat jednej tarczy brakuje, jest podświetlona na trochę na czerwono, zresztą tutaj nawet po pasku widać, no. Ale tarcza nam się póki co regeneruje. Eee, dzwonek zabił, więc zaraz, fam, e, zaraz będziemy kończyć. Następnym, ewentualnie, jeszcze pokażę z tunelami e, i zobaczymy, pobawimy się trochę z cywozą. Zobaczymy, co ona potrafi takiego robić. Właśnie, mam elewator, miałem pokazać i dziennik. Najpierw dziennik. Wiarę F. Proszę serdecznie. Dziennik Francza Hoppera. Niestety nie pojawiło się nic nowego. To, co słuchajcie, mieliśmy. Wszystkie notatki. Tak, one były, słuchajcie, tak się, słuchajcie, pozostałe, nie mamy tutaj nic, absolutnie nic nowego. What the hell is that? Woo! A to nam nagle wyskoczył od Dobra, triangulację może posłużę po ee, właśnie o, w ten sposób, trochę na nich. Serię strzał, żeby ich wykończyć Proszę serdecznie, cała czwóreczka Do piachu z kochanym Poselstwem do pana Shatara. W piekle, ode mnie, specjalnie ode mnie No, ale poza tym słuchajcie, że To mieliśmy To nic się specjalnego nie zmieniło I tylko tyle słuchajcie mamy Więc niestety, nic się tutaj nie zmieniło Może w przyszłych wersjach eee, Co ewentualnie jeszcze mamy nam, e, Mamy tu słuchajcie e, Windę Raz, że tu właśnie mamy właśnie ten To to coś, co tu świeci, to chyba jest właśnie postać nasza, ewentualna. No i możemy tu sobie na przykład komputer. No i teraz sobie załóż, ta cała winda jedzie. Eee, możemy właśnie ją teraz tak przełączać między innymi Ej powiem, że to jest troszeczkę wolna Chociaż trudno, żeby była szybsza. Ona się teraz o elewator, możemy ją tu sobie close. Możemy to sobie, słuchacie spokojnie zamykać A nawet jeżeli cokolwiek z zewnątrz będzie spróbował nam wbić na przykład jakiś, jakaś nabuzowana pani... Le, pani, le, pani doktor ee, z dziwnymi znakami w oczodołach Możemy sobie spokojnie, słuchacie, taką windę wyłączyć, żeby troszeczkę jej utrudnić żywot eee, elektryzujący żywot. No, ale co? To by było, słuchacie na tyle Eee. Jak widzicie, nie jest tutaj specjalnie, no kurde, no, to, 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 to te cholerstwo, to nam nie chce dać żadnego spokoju. W ogóle tutaj to by się przydało, między innymi, e, przy, przydałoby się, słuchać między innymi, e, do, do wierzy, że żeby móc dojść, bo powyżej nie problem problem z wejściem do, 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 tej wieży, żeby chociaż zregenerować im te punkty całe, bo później nie będzie jak walczyć, nie? Bo no, problemy, o, już widać, że coś tu lezie znowuż, ale co to, co to jest, co tu... Co to łaziło? Co to było? Nie wiem, to chyba, nasi, to chyba nasi troszeczkę leźli. Tutaj tarcza już cała się prawie zregenerowała, jest ok. No, to co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Podobało, no. Wiele tego słuchacie nie było, wiele też słuchacie nie zostało udostępnione. Ale no to co? Trzymajcie się. I do zobaczyska. Powolutku nie będzie to jeszcze nie wiadomo, słuchajcie, jak. Ale powolutku będę się tutaj rozkręcał z tymi nagraniami. Ale wam powiem jedno. Cieszę się. Troszeczkę się cieszę, że zacząłem z powrotem. No, ale dobra. Słuchajcie, ja wracam na górę. Relaksować się. I wy też się relaksujcie. Trzymajcie się i cześć. Hej.